One te mafie muszą się wytępiać, wyniszczać. Są za głupi. Mafie szmat ukraińskich. Ja mam dostrzeżenia, ja mam przynajmniej do nie wiem, z nich nie ma konkretnych procesowych, ale niemiecką mentalność jako tak, to wiem, że państwo niemieckie nie potrafi wydać pfeniga bez pozycji eurocenta, bez podkładki, bez zgody, bez publikowania swojego dokumentu, więc przenoszenie pieniędzy w gotówce do jakiejś partii politycznej w Polsce wtedy. No a w Polsce to modne. Możebno. Tak. I Angela Merkel tak się spojrzała z tą komórką, że oni mnie tu inwigilowały. A to chamy. A to chamy. I zrobili to w taki sposób, że afera Bocięgu stała wyjaśniona mimo stosownego zaangażowania tak. Polityki lat 90. Widziałeś? Że on wydaje się tam pieniędzy bez poświęcenia pieniędzy, a mu nie wydaje, a to się przybierze pieniądze. Wydawania obrońcy to są te różnice. Tu jest Polska, wtedy traktowana jako dziki jeszcze kraj przez Niemców. I Jako polskie świnie, powiedz, przez Niemców była traktowana i już polnisze szwajne. I on mówił, że pieniądze się zeszły. Tylko zeszły w taki sposób, żeby te niemieckie księgowe i urząd skarbowy i ten urząd obrachunkowy ich były w stanie w jakiś sposób przepchnąć. Że jutro jest pochód i już. Wynajem sali, honoraria na prelekcjach. Gruby ten żebrak idzie. Szembek. Żeby się do tego nikt potem nie przyczepił. Anegdotka mówi, że gdy wywiad niemiecki będę, zrekrutuję jakiegoś szpiega. Pisarka moja już wstała, boska. Rozliczałem teraz z fiskusem kraju, w którym żyje. No co mogę powiedzieć? Piskarski mówi, że była ta pomoc. Tak jak mówię, no nie był to jakiś kalabardzista, który pilnował drzwi, tylko facet, który był w całym środku tego interesu, którym była polska polityka na początku lat 90. Wydaje się, że wie, o czym mówi. Ja słyszałem inną relację o tym, jak wyglądała ta pomoc finansowa. Tam tam szczegółowo opowieści, jak wyglądało finansowanie tych partii. Chcę jedną rzecz powiedzieć. Polecam przeczytanie książki, bo nie jest to tylko opowieść o Mariocie i o tym, jak oni przyjmowali pieniądze od Kupiaka, ale o tym, jak było finansowane PCK części, jak była finansowana postkomunistyczna lewica. No tak wyglądała polska polityka na początku lat 90. Możemy się oburzać, możemy mówić ok, kampania wyborcza. To prawda jest taka, że zaczęliśmy z historii, ja zacząłem rozmawiać o tej książce rok temu. To było kilkadziesiąt procent w ciągu zeszłego roku, kiedy rozmawialiśmy o polskiej polityce. Dlaczego on to mówi? Moim zdaniem, powodów, to wiem, ja się zdaje, bo on mówi o 2011 roku. To już była właściwie gotowa. 2011? No jak w 2011? Nie, w 2011 nie. Zaczęliśmy rozmawiać w zeszłym roku, zaczęliśmy nagrywać, może ją przemyślano po prostu. Matkę. No może, ale to już ze mną przemyślano, po prostu jeździłem do niego, spotkaliśmy się, nagrywaliśmy kolejne odcinki, idąc po kolei, idąc chronologicznie. Dlaczego on to robi? Robi to dlatego, że chce pokazać swoją rolę w polskiej polityce, bo chcemy czy nie chcemy, no to pamiętajmy o tym, że to był facet, który był w sercu wydarzeń, który właśnie się wydarzył 13 lat temu, że może w ogóle zostać prezydentem tego państwa. Młody, przystojny, popularny prezydent Warszawy. No to był, a teraz? Dlaczego nim nie został? No, może zrezygnował sam. Ile można chcieć? Ja to nigdy nie chcę przez 10 lat tego samego cyganka. Byłam kiedyś wróżką i też nie cały czas przestałam wróżyć żebrakom. Zabrałam te siatki i uciekłam z dolarami. Rewolucja.
takim razie mam dla pana konkretę. Mercedes klasy B, prosto z salonu za 1099 zł netto miesięcznie. Tak, spalono. Na stosie. Już jest specjalne wydanie dziennika Gazety Prawnej na Majówkę. Co się dzieje w mózgu Łańce? Dlaczego bogaci dziedziczą bogactwo, a biedni wiedzę? Kiedy myślenie stawne się opłaca? Dlaczego wierzymy w kubeczko czy uzdrowicieli? Lektura na Majówkę. Magazynowe wydanie dziennika Gazety Prawnej już w kioskach. No bo katolicy to zawsze byli głupsi na czas. Ciemni rozili, ciemni. Najgorętsze okazje. Na przykład podwójna karkówka w myśli daje marynacy tylko po 7,99 za 630 gramów. Karkówka w marynacie 7,99. A wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marzy Zinerfan. Kupisz teraz co najmniej 15% tani. Regulamin promocji dostępny na www.inter.pl. Urodziny makro. Kawa Aneska Pestę. Zapiona 200 gramów, 14,43 za sztukę przy zakupie 3 opakowań. Karma CBS 1,8 kilo za 11,87 plus 4 zarzutki CBS gratis. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN makro. Jestem na promocję, teraz super. Aż 40% zniżki na kosmetyki do twarzy. 1 plus 1 za 1 złotych. W tym tylko wcześniej przy zakupie bez obrączki. Oferta tylko dla ciebie i tutaj. No i dawaj te wiadomości, bo tu ludzie czekają. O Jezus. Informacje Tok FM. 8.21 Michał Pokagowski. Zapraszam. Siły bezpieczeństwa Ukrainy opanowały dwa punkty kontrolne utworzone przez prorosyjskich separatystów na drogach prowadzących do Słowiańska po wodzie koniecznym na wschodzie kraju. O czym poinformowało ukraińskie MFU. Same miasto jest w rękach separatystów. Tak. Którą przeprowadzona wczoraj wieczorem odbyła się do Kofia. Choć władze Ukrainy prowadzą na wschodzie kraju operację terrorystyczną separatyści bez żadnego oporu ze strony milicji. Przejmują budynki administracyjne w kolejnych miastach. Prezydent Bronisław Komorowski ogłosi dziś, kto będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego kandydatami na to stanowisko, które przez wcześniej ogłosił zmarły wsteczny sędzia Stanisław Dąbrowski, są sądzowie Małgorzata Gerdorf i Lech Poszycki. Słuchasz informacji Tok FM. Zaniepokojone zanieczyszczeniem powietrza władze Pekinu postanowiło 1 maja usprawić się z licznymi grillami i sprzedawcą mikrobarów, podając kontrolę wiek. Nowe przepisy będą miały też wpływ na bary serwujące na ulicach popularne i zimne przekąski. Tak. Wszystkie mają zniknąć. Informacje sportowe. Tomasz Zieliński, zapraszam. Dzisiaj rozegrany zostanie drugi etap kolarskiego klasyka Tour de Romandie. Z żółtą koszulką lidera na trasę wyjedzie Michał Kwiatkowski. Polak wygrał wczoraj szwajcarski, a swoje czasówce stanowiące prelat Tour de Romandie. To jego pierwsze etapowe zwycięstwo w imprezie zaliczonej do cyklu World Tour. Dziś kolarze czeka etap z Asconu do Sionu o długości 200 km. Wyścig potrwa do 4 maja, zakończy się czasówką w Neuchâtel. Klaudia Jankiewicz, narciarka Ukrainka Maryna Wojewska wygrały z białorusko-gruzińskim deblem Olga Zoborkowa, Oksana Kołasznikowa, 7,5,6 i 2 i oraz wolny z grupy niebezpieczeństwa w Portugalii Mogrea. Kolejne kołaszki z Kiela i przeciwnictwami będą rozstawione z numerem drugiej Hiszpanki, Anabel Medina Galiguez i Arantxa Parra Fontona. Wojera dalej gra także Łukasz Kubot, Polak awansował do drugiej rundy, po tym jak wygrał z tym razem Gowaszwilim 6-3-7-5. W pojedynku o ćwierćfinał zmierzy się teraz z Carlosem Berlokiem. Polscy tenisiści w połowie odnieśli drugie zwycięstwo w grupie A i są blisko awansu do 1/1 finału drużynowych mistrzostw świata w Tokio. Pokonali oni Serbię 3-1, a 2 punkty do punta mieli w górach. Na wcześniejszych spotkaniach Polacy zwyciężyli Rosjan 3-0 i przegrali z broniącymi tytułu Chińczykami, także 0-3. Zagrają jeszcze z Brazylią, która podobnie jak Rosja ma na koncie same porażki. Mecz z Brazylią rozpocznie się o 12:30 czasu polskiego. Nieźle jak co roku dojdzie do nietypowego turnieju żużlowego. Odbędą się zawody o kolejne Bolesława Krobrego, pierwszego z Bóra Szałski. Uczestników turnieju do prezentacji zawierze zastęp techniczny odzianej historyczną stroje w towarzystwie rycerzy. Zamiast hymnu państwowego odegrana zostanie Bogu Rodzica. Natomiast na zwycięstwo oprócz nagrody finansowej i pucharu czeka królewski tron oraz korona i właśnie należny władcom. Zawoda wystartuje m.in. lider klasyfikacji Grand Prix Krzysztof Kaczek,
Zmierzony w stali groszów wraz z mistrzem świata juniorów Patrykiem Dudkiem, Adrianem Nidzińskim i Buńczykiem Bjerne Pedersenem będzie jednym z głównych kandydatów do głównego trofeum. Pogoda. Dziś to też będzie na bałzu. O, padę. Możliwe są także burze. Pozostałe regiony powinny być słoneczne i bez deszczu. Na termometrach od 16 stopni w Gdańsku, 19 w Koszalinie, Toruniu, Mazowieckim, maksymalnie 21 w Lublinie i Warszawie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM. Godzina 8.26, dochodzi Tomasz Kopielski, to jest poranek Radia Tok FM, wraz z mną w studiu Bartosz Wieliński, Tomasz Machała i Paweł Majewski. Rozmawiamy o niemal jak między nami liberałami, czyli o tym, kto finansował Kongres Liberalno-Demokratyczny. Wszyscy się skupiają na tym wątku niemieckim, tak nazwijmy, bo wiadomo, Niemiec tutaj, polska partia polityczna, Niemiec jest zły, tak, Niemiec jest zły i w ogóle. Natomiast mnie, szczerze mówiąc, bardziej oburza to, że głównym finansistą, czy też zapleczem finansowym KLD był coś taki jak Wiktor Kubiak. Znaczy postać, która współpracowała z komunistycznymi służbami, która była wymyślana w RFOS, która przemysłała dla Polski, dla komunistycznych służb specjalnych przez komputerowych za granicę i tak podobne rzeczy. I ta osoba przychodzi, jak mówi tutaj w tej książce waszej Pawła Piskorskiego i swojej Pawła Piskorski, że był głównym zapleczem finansowym dla KLD. Dzięki niemu na początku naszej działalności nie mamy żadnych problemów z pieniędzmi. Chcemy mieć biuro w Lublinie, proszę bardzo. Chcemy mieć w Krakowie, nie ma problemu. Znaczy, nagle gdzieś potwierdzają się te zarzuty ludzi, którzy są określani jako zwolennicy teorii spiskowych, że tą demokrację na początku zbudowały nam komunistyczne służby specjalne. Pośrednio właśnie przez takich panów biznesmenów, którzy finansowali stację. No wiesz, sytuacja wyglądała w ten sposób, że nie było wyraźnych takich regulacji dotyczących finansowania. To wiesz, to mogłeś umieścić wszystko, tak? To cygielka to mogło być blisko miliony. A to Piskowski był wyjątkowo szczerością mówi, no przynosił nam reklamówkę. No przynosił tak, rzeczywiście, że zafundowali na przykład biuro w Mariocie, które był wtedy stanowiło luksusu i takim miejscem, gdzie wiesz, herbata kosztowała tyle, co tygodniowe zarobki nauczycielki. No oczywiście no, no tam nie 5 zł herbata, pewnie 55. Tak było, no ale... No prawda, mamy zamykać na te oczy i zapomnieć, że... Nie, tylko ja mówię, że mnie to bardziej ciekawe to burza niż te wsparcie finansowe od CDU. A że one po prostu, on miał oczywiste interesy, bo on brał udział w prywatyzacjach. No właśnie, też na folkloru. Tak, tam jest opisana historia, że on no, się absolutnie nie mieści w standardach dzisiejszej polityki rządu dorosną, bo to nie wiem, że on miał chwilę. Czyli to przekształcił własnościowy. Albo doradca papieża był. Wcześniej był sponsorem partii, doradzał przy rządowskiem. No ale wiesz, no, to były też czasy pożyczki moskiewskiej, to były czasy budowania kapitalizmu politycznego przez Kaczyński. Wszyscy działali mniej więcej podobnie. No, podchodźmy też do tego sprawiedliwie, no i liberałowie byli tutaj jakimś wyjątkiem. Bardzo ludzki. Mam spojrzenie dość szersze na to, ponieważ jestem dziennikarzem zagranicznego, więc nie zagłębiasz tak mocno paniki polskiej sceny politycznej, ale to też no, nie dziwi, że tak wyglądały początki polskiej polityki, ponieważ spojrzymy na początki polityki zachodnio-niemieckiej po II wojnie światowej. W każdej partii mieliśmy członków
NSDAP, SS-fanów, skrzywione rękach, ludzi z Einsatzgruppen. Służby specjalne były całkowicie kontrolowane. Co więcej, redakcja tak dostępna dla niemieckiej demokracji pisana krwią. Okazuje się, że my nie przez Amerykę, tylko przez Tuska możemy być inwigilowani. Oni tutaj mataczą, a Tusk się boi, no to przecież wiadomo. Widzisz? O. Znaczy ja tam się niczego nie boję. Otwarte karty umiesz. Zdjęcia ambasadorów, przepracowań, którzy mieli brunatne czarne mundury i byli członkami właśnie tych zbiorniczych organizacji. No więc takie rozliczanie się z przeszłością, z korzeniami swoich, z porządkami systemu politycznego są oczywiście jak najbardziej normalne. No dobrze, teraz, proszę Państwa, czas na kartę jest, pocałuj ta dupę wójta. Prawdopodobnie nie ma świadków do tego, żeby znaleźć się prokuraturę. Dlaczego? Tylko zupełnie też instrumentalizowane takie rzeczy byłoby zawsze na początku kampanii wyborczej, żeby pogrążyć przeciwnika. Przypuszczam, że każdy sam korzystał, tak powiedziane przez miała. Każdy ma... Tam przychodzi duża baba na Koszykową i angielskiego się uczy. A głupia, ludzie się na nią gapią, bo ona coś mruczy. A cholera, a cholera. A nie rozumie tam, czy... Nie ma pieniędzy na kurs, nie ma pieniędzy na prąd i powiedziała, że tak w domu jej żarło dużo. I jeszcze się pyta tu ludzi, jak to nagrać, jak to nagrać? Bo to ciekawe, to nagrać. On ma tych związkach finansowych konkretnych, tak? No to pod przygłoszami i on od razu chciałem do tego Kubiaka jechać, bo żeby go próbować nie podejść. Ale niestety nie zdarzyłem, bo on umarł po prostu w zeszłym roku na jesieni, zdaje się. Co? Te rozmowy prowadzili z Polski. Szkoda, bo on to bardzo ciekawa opowieść była. Nie? Czy to można powiedzieć, że Wiktor Kubiak, Wiktor Kubiak nie żyje, postać jego jest niebywale interesująca nie tylko z tych powodów politycznych, ale także z powodów artystycznych, bo metro w Warszawie nie w sensie kolejki, tylko w sensie spektaklu, bo próba podbicia Manhattanu tym metrem też to niezbyt udana. Nieudane, tak, pamiętam. Państwa, że Anita to górniak się wybiła. Barwny życiorys człowieka, który rzeczywiście nie żyje. Ja nie chcę, w sumie moja rola jest usprawiedliwiać działania KLD na początku lat 90., ale i miałem wtedy kilkanaście lat, ale wyobrażam sobie, ten klimat jest młode środowisko polityczne. Wokół wszyscy rosną w siłę dzięki pieniądzom pochodzącym z, powiedziałbym, szarej strefy tej czy innej. Oni to widzą i mają poczucie, że jeżeli nie znajdą szybko finansowania, nie stworzą szybko organizacji, to przepadną. No, że Kaczyńscy, SLD, inne środowiska zjedzą ich i pójdą do władzy. Sięgają po to, co jest. Dziś z tej perspektywy 20 paru lat, można powiedzieć, były to środki niedopuszczalne. Z drugiej, nie wiem, jakby dzisiaj pewnie inaczej wyglądałby kraj, nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, gdyby wtedy środowisko KLD nie urosło, nie nabrało sił i potem już bez pieniędzy w reklamówkach mogło się rozwijać. Pytanie jest jedno i istotne moim zdaniem w tej całej historii. Na ile te początki powodowały, że potem były jakieś uwikłania związane z różnymi historiami gospodarczymi, tak? Na przykład z tymi rywalizacjami. Czy taki początek nie sprawia, że gdzieś zawsze jest ten hak, na który się można powołać, że którego można wrócić? Ja tego nie wiem, ale nad tym się zawsze można przy takiej okazji zastanawiać, tak? Zamykamy sprawę finansowania KLD na dzisiaj w tym programie. Bartosz Bieliński jest autorem cyklu reporterskiego, który ukazuje się od poniedziałku w Gazecie Wyborczej o terrorystach z Al-Kaidy w Polsce. Muszę powiedzieć, że na to dzisiaj się czyta. Dziękuję. Ale też mam takie poczucie, że przeszedł Bedecha w tym sensie, że jednak to wczoraj chyba jasno i czarno na białym napisałeś, że 15 milionów dolarów, które
agencja wywiadu przytuliła sobie za to, że powstało więzienie CIA w tej kupach, że te pieniądze zostały zdefraudowane. Jak ja słyszę dzisiaj polityków Polski Solidarnej, Razem i innych, którzy domagają się komisji śledczej w sprawie CDU, to ja uważam, że jeśli powinna być komisja śledcza, powinna być komisja śledcza w sprawie więzień CIA i w sprawie tego, kto przytulił tą kasę. Komisja śledcza obraduje w Senacie USA. No, ale w Polsce się przydała. Ale tak to no, trzeba było prawdopodobnie no, wielu obecnych polityków przed tym postawić. I po pierwsze za to, co się stało wtedy, a poza tym za to, jak tą sprawę tuszowano. Zrobiono wszystko, żeby no, tej sprawy nie rozwiązać. Bo przecież pracują, całą historię kryją najpierw czyli politycy PiS-u, a teraz są politycy PO. No i myślę, że w interesie tego kraju, a także w interesie Ameryki, współpracy amerykańsko-francuskiej jest wyjaśnienie tej sprawy do końca, chociażby na poziomie ekspertkiem, ujawnił. No Ameryka nie może udawać, że tego problemu nie było, że nic się nie stało, że to wszystko byli ludzie winni, bo tej winy jeszcze nikt nie dobił. Rozmawiało dzisiaj, to jest wytykowana rozmowa z obrońcą Abu Zubaydy, który miał być numerem 2 w Al-Kaidzie, i czemu nie udowodniono, bo do dziś nie ma żadnych zarzutów postawionych. I tutaj taki jedno mocne zdanie właśnie akapit, jego obrońca. Gdy słucham polskich wymówek, mam ochotę zapytać, co by za państwo macie w tej Polsce. Czy to 51 stan USA? No i tak w ten sam sposób amerykańscy generałowie mówili amerykańskim dziennikarzom o Polsce, że po prostu to było nie było żadnego problemu założenia tego więzienia w naszym kraju, ponieważ no to był 51 stan, o co byśmy ich nie poprosili na to by się zgodzili. Tak byli nam wdzięczni za to, że Ameryka wprowadziła Polskę do NATO. I ja po części rozumiem Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego, i wtedy prawdopodobnie nie mogli odmówić Amerykanom. Byli w takiej sytuacji międzynarodowej wewnętrznej, że amerykańska prośba musiała zostać spełniona i przypuszczam, że każdy inny polityk na ich miejscu taką prośbę by spełnił. Tak. Ale nikt też nie mógł spodziewać tego, że Amerykanie będą robić takie rzeczy, że wojna z terroryzmem, która wtedy się wydawała jak najbardziej słuszna i potrzebna, no okaże się takim czarnym, taką katastrofą, ale to spojrzenie, po prostu myśmy to zdali się, jeszcze jednak jest komentarz u nas na forum, no to jest cenzuralny, że po prostu, no, to tak chyba nie odbierze niż w sposób. Zgoda, dobrze. Tylko jeśli robimy coś, ponieważ jesteśmy wdzięczni za wsparcie polityczne przy wejściu do NATO, to nie bierzmy za to 15 milionów dolarów. To jest pieniędzy, bo to jest 15 milionów, jak się samary zarobić. A jeśli nie bierzmy 15 milionów, to później zostają zdefraudowane. To też pokazuje, że to nasze służby, to jest zupełnie nasz problem. Ale ludzie, którzy je nadzorują i za nie odpowiadają. Tak, nikt nie sprawdza, jak wyglądają te kuski z magnetami w szafie kontenerowej wywiadu, że facet poszedł gazetę i zrobił z tego po prostu powiększył optycznie zawartość szafy. Jest jeszcze inny problem taki, że my się w ogóle nie interesowali tym, co w tych starych kilkutach Amerykanie wyprawiają. Wynajęliśmy dom, i w tym domu działy się potworne rzeczy, niczego nie wiedziałem. Nie chcę się wierzyć akurat, żeby ludzie z agencji wiedzy nie wiedzieli, co tam się dzieje, ale porozmawiamy za tą informację. A teraz pani główka. Co to jest? Połączenie urologa i rodziny. Urodziny! Tak! No nie wiem, że moje to pierwsze i wspaniałe. Urodziny, więc zrób sobie prezent, przejdź na stronę i niespodziankę odbierz. Nie łowaj! Tam najdroższe wszystko jest. Żebraczko, żydowska. Jak ona kłamie? Osiedle Palladium jest rzeczywistością realną. A ci, którzy są rozrzutni, to mają w siatkach pieniądze, tam w tym mariocie, to po co im te promocje? Prawda? To rozrzucają i te pieniądze się cieszą, że kupili właśnie tu, gdzie ludzie nie kupują. 66 najbardziej mocnymi były Napoleon, 3 klasy 3 krzyży, Palladium, Złotej oraz kina przy Nowym Świecie i w okolicach Zwolka Głównego.
Zgodnie z przedwojennym językiem urzędowym były to teatry świetlne. Zapewne znacie wiele wybitnych polskich filmów, przed i powojennych, niezapomnianych aktorów i niektóre z ich wiecznie żywych kwestii. Rozpoczynając naszą podróż, zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, w którym można wygrać wspaniałe nagrody. Dzisiejsze pytanie brzmi, jak nazywa się rzeka, po której pływał statek Neptun w filmie Rejs Marka Piwowskiego? Dla ułatwienia dodam, że i tam Zdzisław Kłosiński w tym filmie Rejs występował, bo z taką brodą chodzi i mówi, że wszystkie mędy wpuścili do Muzeum Plakatu Wilanowia, a mnie nie chcieli. I chodził po parku wściekły ten Zdzisław Kłosiński. A mi na pocza, żeś to z brodą chodził. Z Gulic szybko do domu. Dzisiaj już nie przyjeżdżaj, bo już się dziad na ciebie uwziął. To nie wpuści. Informacje to kasane. Minęła 8.40, Michał Poczenkowski, zapraszam szef rosyjskiego zamanki do tej kawalence Łosiński o dowarcie do stanowiska rosyjskiego się ukraińskim. Rosję i sojuszników tej części świata są za wyjściem z tego kryzysu na drodze negocjacji. Powiedział Sergiej Ławrow, polityk Nicaraguj. No ten Ławrow to już stary jest. No, no właśnie. Po co te książki pisał ten Piskorski? Gówno. Na pewno tutaj nie zyska Paweł Piskorski, ewentualnie jak gdyby na sprzedaży swoich książek. O masz, o. Książki. Może troszeczkę stracić, ale to niewiele. Ocenił poranku radia zapytań psycholog społeczny i specjalista do spraw marketingu politycznego. W więzieniu w stanie Oklahoma były zaobserwowane egzekucje mężczyzny, bo podana mu do żywi nowa mieszanka kojących substancji nie spowodowała jego natychmiastowej śmierci. Kilkadziesiąt minut później więzień zmarł na atak serca. Władze więzienne są przekonane, że egzekucja zakończyła się niepowodzeniem wyłącznie z powodu problemów zdrowotnych skazanego. No, średniowiecze się przeniosło do Ameryki. Powtarzałeś mi to, co ja 40 lat tu głoszę, że diabeł rządzi wszędzie. Ale największy tam jest, nie tutaj, tylko tam. To są oni korumpują tych ludzi w tej Polsce. To diabeł wie, w jakim procencie, wiesz, musi zarazić. Tu, trochę bardziej teraz tu, trochę bardziej teraz tam. On jest profesorem, który ma 6 tysięcy lat. To więcej od ciebie. Janek też wściekł. Mareczek się wścieka. Nie, ja całą noc tak nie śpię. Tak całą noc nie śpię przez wariantów. Jedna tam biega po suficie. Tak. Błysk katolicki. Od papieża. Z czerwoną farbą dolewana. Poranek, radia Tok FM. Godzina 8.44, Tomasz Sekielski, to jest poranek, radia Tok FM, wraz ze mną w studiu Michał Majewski, Tomasz Machała, Bartosz Wielnik. Poranek tańczących szklanek. W Polsce. Bartosz jest autorem cyklu takiego reportażowego, który od poniedziałku ukazuje się. Myśleli, że to Amerykę zrobił. Tak, jak skończyliśmy na tym rozmowie, czy wiedzieli, czy nie wiedzieli. I dziady katolickie Warszawy. Ale ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że było jasne, że to będzie więzienie.
przecież polscy agenci polskiego wywiadu też brali udział w przerzucaniu tych ludzi z lotniska Szymana do Rosyjczyków, zabezpieczali to. Nie sądzę, żeby wiedzieli, że te przesłuchania pójdą tak daleko, że tego człowieka będą 83 razy, innego ponad 100 razy berą, bo czy po prostu będzie takie bestialstwo i też pewno nikt sobie nie zdawał sprawy, że to będzie wszystko psu na burzę. Bo z tego raportu Komisji Śledczej Senatu wynika, że wyciągnięto z wszystkich rzeczy, aby zobaczyć, przyznać się do wszystkiego. Okazało się, że ten facet po prostu ani jest psychicznie chory.